Witam Was serdecznie dzisiaj na moim kanale, w dzisiejszym odcinku. Witam widzów, fanów, media przede wszystkim. Dzisiaj otworzę na odcinku prezent od samego make-upa make-upowskiego. Fame dojebany, co? Którego chyba nie muszę przedstawiać, ponieważ no każdy chyba make-upa zna, kto mnie ogląda. A jakby ktoś nie znał make-upa, to jest ojciec hazardu polskiego YouTube'a. Michał odgrażał mi się, że po tej przesyłce zamknę swój kanał na YouTubie, że wszyscy poznają, jakie to ze mnie zło. Kto mnie zna, ten wie, że ja mam gołębie serce, więc... Dosyć tej nagonki, jestem przyzwoitą osobą. Ja również wysłałam mistrzowi przesyłkę na święta. Jak on mi, to ja jem. Ja jestem raczej spokojna i raczej na początku w ogóle staram się grzecznie załatwić pewne sprawy. Ale jak widzę, ktoś ze mnie zrobi wałę, to pojadę z nim jak po dzikiej świni. Mam tylko nadzieję, że się spodoba mu prezent ode mnie. Zastanów się, Meksykano. Ty nie wiesz, z kim ty zadzierasz. Więc serdecznie zapraszam do oglądania odcinka u make-upa make-upowskiego, jak mój prezent dotrze do niego. Tymczasem sprawdzamy, co mi make-up wysłał. Na początek, moi drodzy, piękna kartka z życzeniami, więc się miło zaczyna. Zobaczymy, co tu pisze. Najpierw wy zobaczycie. O, pięknie. Życzenia życzy Michał z kanału YouTube Make-up Make-upowski. No, zaczyna być grzecznie, a jak się skończy, to zobaczymy. Instrukcja. Każdy prezent make-upa jest ponumerowany. O, proszę. I tu jest cała instrukcja, co po kolei mam otwierać. Na dobry początek, tylko uważaj, bo może zakołysać. Zaczyna się grubo, szukam jedynki. Zobaczcie, takie coś malutkiego, ciekawe co to jest. Czy ja tak otworzę bez nożyczek? Czy ja mam gdzieś tutaj zrobić nożyczki? Nie. Dobra, dało radę. Krówka z nasionami konopi. Tego jeszcze nie było. Trzeba będzie zjeść, nie? A spróbuję. Może mi się będzie lepiej nagrywać. O, krówka z konopi. No nie. Mistrzu, co to jest? Próbuję. Jak normalna krówka. Bardzo dobra. Mistrzu, postarałeś się. Aż się boję, co będzie w następnych prezentach. Najlepszy prezent dla wegetarianki. Zapalę tą kaczkę, nie? Pociągnęłem. Ona tak, kwa, 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 kwa. Wszystko na wierzchu, nie? To mi się nie podoba. W ogóle zabijanie jest do niczego. Tu jest dwójka, to pewnie jakiś hamburger. Wcale bym się nie zdziwiła. Wege hamburger dla wegetarianki. No kto wie? Co to jest? Mięsne skarpety, zawsze o takich marzyłam. A nikt nie wpadł, żeby mi podarować je po prostu. Mistrzu, trafiłeś w dziesiątkę, naprawdę. Zawsze marzyłam o tych skarpetkach. O, tu widać. No taki bekon, nie? Tak będę mieć nóżki jak te bekoniki. Raciczki. No, mistrzu, geniuszem jesteś. Trzy. W końcu mamy święta, niech zostaną na dłużej. Aż się boję. Aż się boję. Tak, jedynka, dwójka, gdzie jest trójka. Trzy. No i jedziemy. Zapakowane, żeby nie otworzyć.
akurat myślę, że żel też skończył pod prysznic, więc jak najbardziej świąteczne aromaty, orzechy w mlecznej czekoladzie i jeszcze na dodatek tutaj napisane wegan, więc no po prostu przepiękny prezent. Bardzo mnie cieszy. Czwórka, czas na relaks. Teraz to z pewnością pokopię. Tu już jest grubo, moi drodzy. Były krówki z konopiami, a teraz... To taka herbatka lamentowa. Zobaczcie, z konopiami. No. No to będą grube święta. Będę sobie robić lawendową herbatkę z konopią. To w którym opakowaniu mogę znaleźć jeszcze susz? Trzeba wziąć pod uwagę, że te konopie ziarne, które są właśnie w herbatkach, czy też można legalnie sobie je kupić na internecie, żeby sobie zapalić, one tak naprawdę nie mają tych związków psychoaktywnych i one nic nie robią, tylko jest CBD, który rozluźnia na przykład układ nerwowy i tak dalej, więc proszę tutaj nie myśleć, że coś jest nielegalnego, ale jeszcze parę lat temu to byłoby to pod dużym znakiem zapytania. No, ale cóż ja mogę powiedzieć o make-upie? Jakiekolwiek słowo dobre na niego powiedzieć, to by był grzech. 5. Kobiety i kamienie szlachetne to połączenie idealne. Diamonds are a girl's best friend. O, mistrzu, złapałeś plusik. A ja tak źle o tobie mówiłam. Masz rację. Chociaż w tym to ja się zgodzę, że kobiety i kamienie szlachetne to wspaniałe połączenie. No zobaczmy te kamienie, które ty mi wysłałeś. Zobaczmy. Już widzę, co to jest, moi drodzy, brylanty. No, moi drodzy, jak się dostało brylanty od samego mistrza make-upa make-upowskiego, to tutaj muszą być te brylanty o smaku kokosa, więc sprawdźmy. Dobra, moi drodzy, zaczynamy drapać. Zobaczymy, czy ten mistrz rzeczywiście wysłał nam kokosa. Ale tutaj to i tak nie będzie nic. Dziennik róża. Dwa lustra. Tu albo będzie trolling, albo wygrana. No trolling, drodzy. Księżyc, moi drodzy, zdrapka od mistrza jest przegrana. Pora umierać. To nic, sprawdzamy kolejne prezenty. 6. Nie martw się, Mikołaj pamiętał. Drogi Michale, Mikołaj pamiętał mnie w każde święta. Harold, I know that's you. No to otwieramy 6. prezent od mistrza. Zobaczmy. Mistrz, ty wiesz, co ja lubię. Moi drodzy, wszystko z Kinder czekolady. Zobaczcie. O, takie coś. Jeszcze takiego nigdy nie jadłam. Karty jakieś. No ale cóż się dziwić po hazardziście, on wysyła karty z drapki. Tutaj taka klasyczna Kinder czekolada. Nigdy nie schudnę. Ty mnie rzeczywiście zniszczysz, mistrzu. Rzeczywiście chyba zamknę ten kanał, bo jak już będę wyglądać jak potwór, to wstyd będzie nagrywać. Dobrze sobie to ukartowałeś. 7. Przed nami długie i zimne wieczory. To powinno przydać się na rozgrzanie. Jest 7. Co to może być na rozgrzanie? O! O, wow!
Czekolada o smaku tych gwiazdeczek z Milky Way'a. No po prostu... Ja już wiem, jaką drogę obrałeś. Naprawdę, żebym zamknęła ten kanał. Upaść mnie, żebym się nie zmieściła w kadrze i po prostu... No. Samo się będzie działo. Pozbędziesz się chyba mnie niedługo już. Kamerę ci zostawię, pomacham ci rączką, mówię, bądź szczęśliwy. 8. Jeszcze jedna niespodzianka. Jak to będą słodycze, to na pewno będziesz chciał, żebym zamknęła w ten sposób kanał, że się upasę. O, jest zapakowane tak szczelnie. Ale wiecie, ja jestem tak ciekawskim człowiekiem, że ja muszę zobaczyć, jaka jest zabawka. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu jest. Moi drodzy, lis, mam czwanego lisa. Moi drodzy, kto by się spodziewał? Sam mistrz make-up wysłał mi się w jajku niespodziance. Czwany lis. No. 9. Znamy twoje grzeszki. Zaatakował cię szyderczy Mikołaj Komornik. A skąd ty wiesz o moim komorniku? No zobaczmy. 9. Ja aż się boję. Zobaczcie, moi drodzy, co dostałam. Moi drodzy, żeby ten odcinek nie był tak strasznie długi, to ja może zrobię osobny. Wydrapiemy te drapeczki. Już jedne drapaliśmy na odcinku, więc serdecznie zapraszam na kolejny odcinek ze strapkami mistrza make-upa. Moi drodzy, jestem po prostu mile zaskoczona prezentami od mistrza. No, powiem wam, że jestem zaskoczona pozytywnie. Chociaż już widzę, że tutaj chce rzeczywiście mnie zniszczyć ten cukier, te konopie, no żebym ja co, żebym przytyła, na haju była, żebym nie mogła nagrywać. Ale moi drodzy, no cóż ja mogę powiedzieć, zapraszam do Michała na kanał, zobaczcie co ja mu wysłałam. Pozdrawiam was serdecznie, a tobie Michał dziękuję bardzo za zniszczenie mnie na moim kanale. Do zobaczenia, pa pa. Idę. Nie ma za co, ja idę jeszcze dzisiaj do Kołbaskowa, do opieki społecznej striptease im zatańczyć. Ja im pokażę striptease w opiece społecznej w gminie, na stole biladowym.